Siema. Kocham to jak się dużo dni i jest cholernie sucho. Pył i wszyscy ze mną muszą pić. To jak nie przyjdę muszą by ruszyć gdzieś tam podem. Hej, jechać samochodem. Ogólnie zauważyłam, że jest pierwszy vlog, w którym nie zaczynam vloga jak wstaję z łóżka. Postępy w moim życiu, postępy. Witam was w tym wspaniałym vlogmasie. Pytałam się ogólnie was, to jest mój pies. Why are we still here? Pytałam się ogólnie was, co byście chcieli zobaczyć na moim kanale. Dużo z was... Kurna! Bardzo dużo z was chciało powrót vlogów, lifestyle i vlogmasów w tym roku, także mam dla was przygotowane dwa. Ten dzisiejszy, który będzie taki basic i będą lumpy, natomiast w drugim będzie taka moja wigilia ze znajomymi i będzie też fajnie. Co? Dzisiaj witam was w takim wydaniu. Buczy, szerbatek. Ogólnie powiem wam tak, ja nagrywam na YouTubie już ponad 2 lata, ale nadal strasznie się wstydzę mówić przy mojej mamie i przy Dawidzie, jak coś nagrywam. Może mi to minie, mam nadzieję. Będę coś robić, produktywny dzień. Chcę zrobić dzisiaj takiego vloga. Aesthetic. Ho, ho, ho. Mam takie wory pod oczami, jakbym nie spała przez 4 dni, a nie spałam tylko 3. Dziś robię makijaż o treści I'm Freeze Makeup. Jest to ostatnio bardzo popularny makijaż. Po prostu musimy wyglądać ładnie, nie? O, to już lepiej. Nie, już nie lepiej. Ale będę robić fryzurę, będę inspirować się tą fryzurą. A co to za gówno? Jeżeli chodzi o haul, nie będą to rzeczy wyszukane, aż tak, chyba. Ogólnie pierwszą rzeczą, te rzeczy wyglądają jakby były wyjęte z dupy. A może są? Ale to jest koszulka z napisem niby zależy, niby nie. Fajna taka, nie chciało mi się tego prasować. Nie jestem beauty lifestyle vlogerką, lubię po prostu grać. To jest taki golfik. Bez rączek i fajny jest. Ja uwielbiam opowiadać o ubraniach. No, fajny. Nie wiem, jaki to mu skład. White Wedding 5 z Zary. Bardzo małe rzeczy. Pretty Little Thing. Jest takie coś. Wierzcie albo i nie, ale ja w takich rzeczach chodzę, ale bardzo się wstydzę na YouTubie. Ja na YouTubie wyglądam tak. Czyli pięknie, zajebiście. Taki rękaw. Kolejną rzeczą jest taka bluzka zielona, takim sznurem. Nunalie. Kupiłam się takie gaciochy, takie. One są takie rozciągliwe mocno. One są długie, jak kuta. Fajne. To jest jak taka, wiecie, jak na tych facebookowych grupkach. Fajna koszuleczka, fajna koszuleczka. 300 zł. No, taka koszuleczka. Nie wiem, jaki to jest materiał. On jest taki, że on się nie gniecie i to jest zajebiste, bo w tym możesz chodzić nawet i to nawet i nie trzeba tego prasować, nie? I to ma z tyłu takie wiązanie. To ma z tyłu takie wiązanie na dupsku. Na zimę? Perfekto. Nie wiem, jaki to jest materiał. Dajcie mi znać. Len? Sren. Nie, len. I mam jeszcze taką koszulkę z foczką. No i ostatnia rzecz. Jest to taki sweter. Fajny on jest. Ja już go rozmiałam na sobie. No, koniec hola. Mam za duży łeb. O! O! A mi będzie na głowie dobre? Będzie mu na dobre, dobre. Jak nie, to ja to wezmę. Patrzcie, to jest mój dom. Kupiłam go za 5 zł. Widzicie, że to oto jest labirynt. Patrzcie, w środku mam ananas. Tu mieszka SpongeBob, nie? Ze mną. Tu wodę trochę przyciekło, bo SpongeBob pod wodą. Faza, nie? W ogóle nie wiem, o co chodzi z tym motywem ananasa. A to jest ogólnie mój ogród. Taką choinkę sobie postawiłam. Demon, graj coś. O Jezus Maria, jaki agresor. Widać, że to jest kot gamerki. O, macie 4 prezenty.
Żeby otrzymać jeden z nich, musisz odpowiedzieć na moje pytanie. Znaczy na 4 pytania. No. Dobra, numer 1. Który prezentem jest sweter? Nie powiem ci. Pierwsze pytanie. Jak mam na imię wyrzmowania? Zbigniew. Imię podobne do Agata. Anna. Dobra, inne pytanie. Jaki jest mój ulubiony kolor? Czarny. Nie. Bardzo popularny i dużo osób lubi ten kolor. Żółty? Podpowiedź? Masz tego dużo teraz przed sobą. Czarny. Nie, było już, no. Biały. Nie. Nie mów mi, że różowy był. Nie. Nie wiem. Niebieski, no nie widzisz? Niebieski? Tak, niebieski. Zobaczmy, pokazasz. Mój ulubiony Pokémon. Gajardos. Z pierwszej generacji. Magikarp. No, wodny Pokémon pierwsza generacja i twoje ulubione zwierzę kiedyś. A Bulbasaur jaki był? Charmander. To nie jest wodny. No wiem. No nie wiem, wodny Pokémon pierwszej generacji Squirtle. Pierwszy prezent. Why are we still here? Nie, już jakoś czapkę mi kupiłeś, no. Super, to pozuj ładnie. Dobra, drugie pytanie, czy czwarte tak naprawdę. Cześć, co tam maleńka. Ile mam subów na YouTubie? Masz chociaż 10? 7. Stokołasz? No nie, prawie. Czemu nagrywasz mnie od dołu, jak wyglądam jakiś? Proszę. Teraz to będzie sweter, ale mama powiedziała, że jest ładny. Pytanie kolejne. Pytanie brzmi, dlaczego nie chcesz swetra? Nie lubię swetra. Nie ma szans. Iga. No nie, patrz tam, bo tam są prezenty! Ale Iga, leci. Chusteczki są prezenty? Oczywiście, tak, żebyś otarł, bo to jest twój prawdziwy prezent, żebyś przestał płakać. Pytanie brzmi, jaka jest moja ulubiona piosenka? Palią zielone, już ci mówiłem. Nie, piosenka. Teraz niedługo wychodzi dwa. Serio? To jest też piosenka youtubera. Jak on miał? Vito i Bendu Tsunami. Youtubera, piosenka, ekipa. Nie wiem! Youtubera, piosenki, coś chora na głowę. Co za te piosenek youtubera? Tymczasem nerd. Dobrze! Nerd twoją ulubioną piosenkę? Tak, ja nie ma libera. Co? Nie ma libera? Masz Bugiego. O, Bugi. Mam na ciebie prezent świąteczny. Co powiesz moim widzom na vlogmasie? Że masz sobie budżet. Wydałam na to 180 zł. Ile? 180. Co to płaciłeś? Za tego to płaciłeś? 150 zł. Co? Nawet nie potrafię gimbala obsługiwać. Dobra, daj załóż sweter. Nie. Zapłacę ci. Nie. Czy tam kot się na was patrzy. Dobra, teraz czas kupić prezent dla mojego chłopaka i dam mu ten prezent na kolejnym vlogu. Będzie z tego jego reakcja. Brak się mocniej reaguje. I tak, ogólnie na święta, co się kupuje ludziom na święta? Twoim chłopakom, dziewczynom, rodzicom, psom na święta, tak? Którzy kupują zegarki, niektórzy kupują buty, no nie? Natomiast Maciek ani nie nosi zegarków, ani nie nosi jakichś sportowych ekstra butów. Co on, no? Co on w ogóle nosi? Ja po prostu w tym roku kupię mu ładną rzecz. Kupiłam mu koszulę. Koszulę zgadnij, nie zniszczy się szybko. I wiecie, co się jeszcze kupuje na święta? Swoim drugim połówkom, nie wiem, alkohol, nie. Co się kupuje? Nie wiem, Minecrafta. Maciek ma Minecrafta, nie mogę mu kupić drugi raz Minecrafta. Jedzenie. Maciek nie je i kupuje się bieliznę. Także kupuję mu wilcze gacie. Ja jestem z Maćkiem już 6 lat, my przez 6 lat dajemy sobie prezenty. Pomysły się kończą. Pomysły się kończą. A wydaje mi się, że wilcze gacie będą takim prezentem, który bardzo mu się spodoba. Wchodzimy na Allegro. Ole, zajebiste. Muszą być takie groźne, nie? Kurno, tu jakiś niebieski wilk. Straszne. Boję się tych wilków. Kurde, jakie mu mam gacie te kupić? Wilcze gacie kupione. Znałam się, co mu jeszcze kupić, ale wystarczy mu tylko ja w sumie już. Prezent kupiony. Polecam się na przyszłość, jeżeli macie drugą połówkę i nie wiecie, co swojej drugiej połówce kupić. Polecam się, doradzę wam. Ja wiem wszystko. Dobra, kochani, to był taki luźny vlog w moim wykonaniu po długiej przerwie vlogowej. Staram się trochę wdrażać we vlogowanie znowu. Śmiesznie mi jest. Tylko nie mam znajomych i to jest problem. Twórzmy jeszcze kalendarz. Otwierałam go na streamie ostatnio na Twitchu, zapraszam was serdecznie. Dzisiaj który jest? Nie wiem, gwiazda! Otwieram. Gwiazda! Taka jak ja i wy, moi państwo. Także pamiętajcie, jesteście lśniącą gwiazdą na niebie tego wspaniałego świata. Tradycyjnie życzę wam miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru, miłej nocy. To byłam ja. Widzimy się już w sobotę o 16:00. Zapraszam was serdecznie, bo to będzie wyzwanie z Simstuberami. No i zapraszam was na mojego Discorda. Też. Nara.